Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa i zapraszam na polski punkt widzenia. Naszym gościem dzisiejszego wieczoru jest mecenas Ernest Bejda, były wiceszef Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Witam, szczęść Boże. Witam, szczęść Boże, Pana redaktora, witam Państwa. Panie mecenasie, czy jest w ogóle możliwe, że jedna ze służb y, może mieć takiego informatora, źródło informacji, który jest jednocześnie Agentem innych służb i te służby o sobie nawzajem nie wiedzą. To już wyjaśniam. Otóż to jest tak, że służby generalnie koordynują się pomiędzy sobą i przekazują sobie nawzajem informacje dotyczące swoich zainteresowań. Powiem tak, Swoją, swój system koordynacji mają służby specjalne, a takimi służbami są CBA i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W tym przypadku mówimy o tych dwóch. To się nazywa Cezob w skrócie, Centralna Ewidencja Zainteresowań Operacyjnych Służb. Oddzielny system koordynacji ma policja sama w sobie, ponieważ jest największą służbą. Policjantów jest 100 tysięcy i oni mają taki system, nazywa się KSIP, Krajowy System Informacji Policyjnej. W ramach tego ksip jest też system koordynacji. Na czym to generalnie polega? Otóż rejestruje się zainteresowania operacyjne i to zarówno dotyczące osobowych źródeł informacji, jak i tak zwanych figurantów, czyli osób podejrzewanych o różne przestępstwa. To generalnie ma służyć temu, żeby usprawniać i ułatwiać pracę. bo Koordynacja to jest porządkowanie, usprawnianie, usuwanie zatorów. Czyli krótko mówiąc, na przykład policjant, inter, jakiś policjant, powiedzmy sobie, na południu Polski interesuje się osobą, która została już zarejestrowana gdzieś na północy i jest o niej jakaś wiedza, o tej osobie, względnie na przykład o firmie. Wówczas e, komunikuje się z tym systemem, który jest dostępny w, w całej policji. Policja, każdy z policjantów ma do niego dostęp, czyli on jest tam, Ograniczany, hierarchizowany ze względu na klauzulę. W każdym razie m, może się dowiedzieć od innej osoby, która e, w tę informację wprowadziła. Albo uzyskać taką informację względnie jeżeli o tej osobie, który, o której on się interesuje, albo taką informację uzyska z bazy danych, albo jeżeli ta informacja jest jakoś tam szczególnie wrażliwa, to wówczas dostaje informację, że taki i taki oficer in, w innym miejscu w Polsce dysponuje informacjami, żeby się z nim skontaktować, i wówczas taką informację otrzymuje. I teraz jeszcze jedna rzecz jest ważna. Jest wówczas wiadomo, że, że ta osoba się taką, ten dany oficer interesuje się tą osobą. I tak samo jest między służbami. Między służbami specjalnymi taka osoba, która jest albo udzielającą pomocy, czy przekazującą informację, albo rozpracowywaną, jest rejestrowana i służby wiedzą, że taka osoba właśnie podlega określonej procedurze. Ta baza znajduje się w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jakby agencja jest taką służbą, która koordynuje te, te zainteresowanie. To jest ciekawa rzecz, bo dostępu do tej bazy nie ma koordynator. Tak naprawdę, koordynatora w ogóle teraz nie było tak? i ten, że minister koordynator w gruncie rzeczy nie ma w nią wglądu. Wgląd w tą bazę ma szef ABW i teraz jest możliwe, zapytał pan, czy jest możliwe, żeby dwie służby prowadziły. Tak jest to możliwe, e, przy czym tutaj jakby zasada pierwszeństwa decyduje, czyli kto pierwszy zarejestrował, ten będzie decydował o tym, czy ten następny może też się tą e, daną osobą e, interesować. Ta wiedza jest przekazywana, a jeżeli jest jakiś spór, no to wtedy rozstrzyga wyższa instancja, w tym przypadku pewnej premier. Ale tu nie zdając się w szczegół, tak, generalnie no, jest to przypadek, możliwe. przypadek pana Marka Falenty, biznesmena, który jest podejrzewany o to, że zlecał i stał za nagraniem polityków w drogich, ekskluzywnych restauracjach w Warszawie. I ten, że człowiek, jak od kilku dni donoszą media, był informatorem, to się nazywa fachowo dialogantem, dialogantem mm -hmm. trzech, trzech służb. I one o sobie nic nie wiedziały, a, a, a mężczyzna, mm -hmm. czy biznesmen, przekazywał bardzo istotne, okazuje się, informacje. Tak, to uporządkujmy, bo tak, jak powiedziałem, CBA i ABW to służby specjalne, one się koordynują. Policja nie jest służbą specjalną. Aczkolwiek te dwie służby mają też dostęp do, mogą mieć dostęp do baz policyjnych. Więc, moim zdaniem, jest naprawdę wysoce mało prawdopodobne, wręcz niemożliwe, żeby te dwie służby nie wiedziały wzajemnie, mówię o CPA, a o swoich zainteresowaniach, ponieważ każde tego rodzaju zainteresowanie, nawet pod podstawowe jakieś sprawdzenie, jest, ma swoje odzwierciedlenie w bazie. Tej, o której powiedziałem. Łatwo jest też sprawdzić zainteresowania policji, ponieważ służby mają dostęp do tych policyjnych. I teraz nie chcę mi się w to wierzyć, że po prostu służby o sobie nie wiedziały. Uważam, że problem leży gdzie indziej. Mianowicie w tym, jakiego rodzaju informacje przekazywał. Eee, trzeba powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Tak naprawdę Pan Falenta on nie podpisywał żadnego zobowiązania, to tak jak mówił. Był zarejestrowany. Ale właśnie nie trzeba podpisywać żadnego zainter... zobowiązania do tego, żeby być zainteresowany. Ta współpraca, ta mówił, była wręcz jawna, prawda? Że on przekazywał, bo miał, dysponował wiedzą, na przykład dotyczącą funkcjonowania KGHM-u, bo jest biznesmenem zdolnego Śląska itd. i tak dalej. Służby o to pytały. I teraz jest pytanie, jakiego rodzaju informacje przekazywał? Czy były to informacje wartościowe? Prasa sugeruje, że on, że ta jego rejestracja była rejestracją. Pozorną, tak naprawdę mającą na celu hmm, chronienie go. O, na czym rzecz polega? Wytłumaczę w kilku zdaniach. Otóż, jeżeli funkcjonariusz rejestrujący takiego, taką osobę jest nieuczciwy i ta osoba jest nieuczciwa, to wówczas taki funkcjonariusz, który go prowadzi, może mieć informację o tym, że inna służba względnie inny funkcjonariusz tej służby interesuje się tą osobą, chce od nich otrzymać informacje jakiekolwiek i tak dalej. I wówczas wyobraźmy sobie sytuację, że on jest nieuczciwy, to przekazuje temu nieuczciwej osobie informację, że ktoś się nim interesuje. To jest bardzo... Bardzo newralgiczna wiedza, i moment, ponieważ to jest początek, więc ten może w różne sposoby zadziałać. Więc tu jest sugestia w prasie, że służby roztoczyły na nim parasol, a że informacje, które on przekazywał, były informacjami mało istotnymi. Ale spójrzmy na to teraz e, z informacji, które zostały do tej pory ujawnione. Jakiego rodzaju, jakiego charakteru informacje przekazywał Marek Falenta? Otóż z ujawnionych notatek Centralnego Biura Antykorupcyjnego dowiadujemy się, że Marek Falenta przekazał informacje, na przykład dotyczące korupcji przy prywatyzacji ciechu. Ta informacja została zarejestrowana, została zarejestrowana w centralnym systemie. I dzięki temu, że zarejestrowana została w centralnym systemie, powiedzmy delegatura wrocławska, czy funkcjonariusz delegatury wrocławskiej był osobą prowadzącą, on tą informację otrzymał od Marka Falenty, czy tam te informacje, między innymi tą, on to zarejestrował i uznano tam, że ona jest na tyle ważna, że należy ją wprowadzić do centralnego systemu. Co to oznacza? To oznacza, że szef mógł się z tą informacją zapoznać. I jeszcze na drugą rzecz chcę zwrócić uwagę. Otóż ta informacja była wprowadzona wcześniej, zanim nagrano Pawła Wojtunika w sytuacji spotkania z panią minister Bieńkowską. To jest prawda ważne. Dlaczego ważne? Bo teraz, jeśli Paweł Wojtunik, szef CBA, dowiedziałby się o tym, bo ta informacja wskazywała na to, że jest to informacja przekazana przez Marka Frente o rejestracji rozmów, wynika, że została zarejestrowana rozmowa w lokalu w Warszawie, w jakiejś restauracji. A Jeśli tak, to, to gdyby Paweł Wojtunik wiedział, po, zapoznał się z jej treścią, to prawdopodobnie nie dałby się nagrać. No właśnie, mm. to co się stało, Pana zdaniem, Panie Mecenasie, że jest, CBA dysponuje taką informacją o prywatyzacji i nieprawidłowościach przy prywatyzacji nie ciechów. Tak, inne. inne oczywiście, ale to, mm -hmm. to. I ta informacja według doniesień medialnych dostaje symbol A1, czyli to jest bardzo. Bardzo tak, wysoka, to... wysoka, wysokiej rangi informacja. I ta informacja nie dotarła do pana Wojtunika. To Czy to może bar... pan Wojtunik otrzymał tę informację, a ją zlekceważył? To jest dobre pytanie. Moim zdaniem, szef CPA mógł się z tą informacją zapoznać. Tylko teraz to, o czym mówi Marek Falenta. On mówi tak, że w pewnym momencie, jak zaczął przekazywać te informacje ważne o bardzo dużym ciężarze gatunkowym, to dostał informacje zwrotne od prowadzących. Go funkcjonariuszy CBA i ABW on mówi, że szefostwa nie interesują te informacje. One są zbyt dużej wagi. Oni po prostu nie wiedzą, co z tym zrobić. A taka informacja może być kłopotliwa z uwagi na fakt, że mm, należałoby ją zweryfikować, mhm. poprowadzić dalsze działania, wszcząć śledztwo. A jeżeli pojawiają się osoby ze świecznika, tak zwanego, ważni politycy, e, osoby z, ze szczytów biznesu, służba wówczas tak jak jest teraz, prawda, ma kłopot. I nie zależy na tym, żeby ta służba, jak widać, kierownictwu państwa nie zależy na tym, żeby służba funkcjonowała sprawnie. I wówczas kto ma problem? Problem ma szef, więc on tak naprawdę nie chce tych informacji otrzymać. I moim zdaniem, to jest bardzo prawdopodobna hipoteza, że... Ona została zarejestrowana, ale tak naprawdę nie doszła do szefa CBA, ponieważ kierownictwo, nazwijmy to, delegatury albo wiceszef, poziom wiceszefów, po prostu z poziomu, że nikt się tym nie zainteresował i nie chciał tego przekazywać dalej. Bo gdyby to zostało przekazane, to co należało zrobić? Po pierwsze, wszcząć odpowiednie procedury, aby zweryfikować, ewentualnie doprowadzić do wykrycia sprawców. I po drugie, należało po prostu przekazać informację, bo taką prawo, nawet obowiązek ma, że przekazać informację premierowi, że w restauracjach w Warszawie jest taki proceder prowadzony. Nic takiego nie miało miejsce. I to pokazuje słabość służb i słabość państwa, taką naprawdę elementarną. A pan zdaniem mogło być dojść do tego, że była gra wewnętrzna między służbami, a nawet w samych służbach, w jednej służbie był konflikt między funkcjonariuszami i między innymi ofiarą tego konfliktu, można tak powiedzieć, padł sam minister Sienkiewicz, który no dał się nagrać jak dziecko. Nie jestem pewny. Myślę, że to jest raczej pochodna tego, że z góry szedł przykład i jakby oczekiwanie takie, że nie jest pożądane zajmowanie się poważnymi tematami, gdzie można trafić na trop bardzo poważnych przestępstw. I to potem spowodowało zamieszanie, bo dopiero proszę zwrócić uwagę, jak się cała rzecz ujawniła w mediach pierwsza publikacja wprost, to zaczęło się potworne zamieszanie, czy ktoś za tym stał, jak ktoś za ty... Kto czy ktoś w jest jakiś sposób grał, pisane, prawda, tak. i tak dalej. Tym bardziej, że, proszę zwrócić uwagę, że jak zostały ujawnione po jakimś czasie, że jednak CBA miało pewną wiedzę, tak, prawda, no to to wskazuje też na yy, szefa CBA, że on mógł grać tą informacją, prawda, tym bardziej, że po jakimś czasie znowu ujawnił 11 nagrań. Yy który, jak twierdzi, wszedł w posiadanie w późniejszym czasie. I to tak naprawdę mogło powodować e, zamieszanie i, i, i jakby no, f, taką no niewiedzę, mhm. ale wynikającą z jednej rzeczy. Z braków, przyczyna jest bardzo pierwotna, i tutaj o tym powiem. Brak koordynacji bo jak powiedziałem, minister, koordynator w ogóle go nie ma. W pewnym momencie służby trafiły pod MSW, czyli teoretycznie minister już powinien to mieć? Był Jace, Jacek form... Cichocki był koordynatorem, szef kancelarii premiera. Panie redaktorze, Jacek Cichocki tak naprawdę przyjął na siebie rolę kozła ofiarnego, bo on nie miał dostępu do, do, do tej bazy koordynacyjnej, a tak naprawdę zaniechanie tkwi w służbach. To one i kierownictwo tych służb. I funkcjonusze prowadzące. To powinien być tak zwana zwrotna od, odzyw od, od, od przełożonych i to od szczebla najniższego, prawda, od kierownika sekcji czy prawda naczelnika, że proszę to pogłębiać, weryfikować, robić dalej i natychmiast przekazane być wyżej. I potem znowu z wyższego poziomu, tak, prawda, powinno być. Żądanie wręcz dalszych działań, prawda? A tu nic takiego nie mamy do czynienia. Mamy do czynienia z absolutnym zerem, niczym, a wręcz przeciwnie, Marek Falenta twierdzi, że był wyraźny sygnał ze strony prowadzących, że oni nie mają w ogóle, nie, że, że szefostwo nie jest zainteresowane w, w informacjach, które on przekazuje. I tutaj proszę zwrócić uwagę ostatni artykuł w Gazecie Wyborczej, który też twierdza, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeprowadziła audyt. Oczywiście nie znamy jego treści. Mówi, że informacje przekazywane przez falentę były niewiarygodne, mało istotne i tak dalej. A jestem bardzo ciek Ciekawe, prawda? Jakie informacje ten prowadzący teoretycznie Marka Falente zarejestrował? Czy rzeczywiście one nie były wiarygodne, bo jeżeli spojrzymy na te notatki CBA, które się ujawniły, to te informacje były i wiarygodne, i bardzo newralgiczne. Bardziej, że panie, panie mecenasie też podają media taką informację, że ci agenci, którzy prowadzili Marka Falente, agenci ABW, byli poddani na wariografię testowi prawdomówności, czy Informacje z podsłuchów, z podsłuchów z tych restauracji, mm -hmm. Falenta przekazywał właśnie im, i, o, i wyszło na tym wariografie, że, że no nie przekazywał. Czy oficer jest w stanie oszukać taką maszynę? Po pierwsze tak. Yy, nikt z nas nie widział tych badań. Tak? Więc yy, ja nie wiem. Hmm, Oczywiście no nie mam powodów też twierdzić, że podają nieprawdziwą informację, tylko proszę pamiętać, że tak naprawdę. Ale nie, naprawdę... czy może, czy może e, funkc e, dobrze wariograf? przygotowany, przygotowany e, oficer służb specjalnych oszukać wariograf? Są takie techniki, które rzeczywiście yy, powtarzane i ćwiczone mogą doprowadzić do tego, że dana osoba, szczególnie tu mówię o służbach wywiadowczych, jest w stanie oszukać. Jest to wariograf, tak naprawdę mówi o pewnej szczerości. Tak? Te badanie zawsze też ma pewne swoje granice. Yy, i, I tu są pewne rzeczy takie, nazwijmy, no nie, do, nie, 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 nie do końca ostre czasem te wyniki. Mm. Więc yy, to zawsze można. Dointerpretować, nadinterpretować i czasem, nawet jeżeli powiedzmy, coś wskazuje to urządzenie, to można powiedzieć, no ale generalnie to mieści się w granicach. Ja tego nie znam. Tu trzeba by było zobaczyć to badanie i potem wziąć niezależnego eksperta, który by je zinterpretował. Jak powiedziałem, ja nie mam podstawy do tego, żeby to kwestionować, ale okoliczności odejścia oficerów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który potem jeden z nich trafił do pracy u Marka Falenty, a drugi został zwolniony też w takich okolicznościach nazwijmy to Dość nagłych, um, pozostawiają pewną dozę wątpliwości. Tak, czy rzeczywiście, a już Przekaz informacji z CBA, prawda, ten wyciek tak zwany tych tajnych notatek yy, dotyczących właśnie informacji przekazywanych przez fanie, pokazuje, że to naprawdę było zupełnie inaczej, prawda? Mecenasie, teraz jeszcze przejdźmy do drugiego wątku sprawy afery podsłuchowej. Mianowicie yy, pan yy, jest byłym szefem yy, centrum, byłem wiceszefem centralnego biura Antykorupcyjnego i yy, część mediów, yy, w tym Gazeta Wyborcza, a także niektórzy politycy lub osoby związane z Platformą Obywatelską kolportują poprzez media taką informację, że Pis stał za aferą podsłuchową i to jest właśnie robota byłych, e, byłych e, funkcjonariuszy centralnego biura antykorupcyjnego. Czy Pan maczał palce w aferze podsłuchowej? No tak, no, panie Rzeczywiście. No, to, no, tak, no, w ogóle też można taką też, że za wszystkim my stoimy, tak, prawda? No, niestety tutaj rozczaruję, e, nie za wszystkim. Nie jesteśmy a, omnipotentni i w ogóle ludźmi, którzy pociągają że sznurki, więc to jest kompletna bzdura no, mówiąc poważnie. się spotkał z panem Falentą? Ja nie znam Pana Marka. Nigdy się z nim nie spotykałem. Dowiedziałem się też o tym procederze wówczas, gdy tak jak wszyscy inni. Tak. I, I to tyle mogę powiedzieć o sobie i też o wszystkich osobach, które e, znam, były, służyły w Centralnym Anty, Anty, Biurze Antykorupcyjnym za czasów, gdy kierował nim Mariusz Kamiński. Zostały potem zwolnione przez pawa Wojtunika. Tam była taka teza for, forsowana, że jeden z funkcjonariuszy, Martin Bożek, e, ma, ma z tym cokolwiek wspólnego. Otóż to jest to wierutna bzdura i nieprawda, e, bo próbuje się naciągać taką tezę z jego wypowiedzi, która nie, nie, nie ma charakteru wypowiedzi o faktach, tylko pewną, jest pewną oceną, jest pewną oceną, którą wyraził w prokuraturze i postawił tam kilka hipotez, które mogą być prawdopodobne, kto za tym stoi. Tak? Więc wyciąganie z tego daleko idących wniosków jest po prostu absurdem. Właśnie też kolportowana jest tak informacja, że Mariusz Kamiński, pana szef, tak. właśnie stał za zleceniem bo zleceniem tych posłuchów. Dlaczego? Dlatego, że Partia Prawo i Sprawiedliwość jest tą jedyną formacją polityczną, której przedstawiciele nie zostali nagrani, a przynajmniej do tej pory nie zostali ujawni ujawnione nagrania z tych, z tych, z tych rozmów. No tak. I zasada qui tak, to rzeczywiście tak. można, tylko że proszę pokazać fakty. Ja naprawdę to jest insynuacja, to jest yy, yy, powiem tak. Yy. Z faktu, że sprawa i Sprawiedliwość nie chodzi o tych dwóch restauracji, jedna się mieści w pałacyku Kusobańskim, gdzie jest siedziba różnych biznesowych organizacji, a druga to była tak ekskluzywna Sowa i Przyjaciele, no nie wynika naprawdę, nie można wnioskować, bo to jest wnioskowanie kompletnie pozbawione sensu i logiki, tylko i wyłącznie na podstawie tego, że nikt nie został z Prawa i Sprawiedliwości nagrany. To, 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 to jest niedorzeczność absolutna i wskazują na to również fakty, które zostały ustalone w śledztwie. Na przykład, że Marek Falenta miał kontakty z politykami Platformy Obywatelskiej i to wynika z tych ujawnionych materiałów ze śledztwa, z bilingów i tak a nie kontaktował się z nikim z Prawa i Sprawiedliwości, więc formułowanie tego rodzaju hipotez oczywiście byłoby wygodne. Dlaczego? Dlatego, że bardzo łatwo wtedy byłoby to zwekslować tak, Platformie Obywatelskiej, że całość to jest Grubymi nićmi szyta pisowska prowokacja, a najlepiej jeszcze Mariusza Kamińskiego, no bo przecież wiadomo, że to są prowokatorzy tak i, i, i właściwie to by załatwiało całą sprawę, tak, prawda? Ucinałoby jakąkolwiek dyskusję, ale niestety tak nie jest. Fakty są inne i my naprawdę nie mieliśmy z tym nic wspólnego. Pana zdaniem to wszystko, całą okoliczność afery podsłuchowej, wyjaśni Komisja Śledczona, powinna być po wyborach powołana? Chociażby wobec tego, co Ja myślę tak panie redaktorze, media, że ważne ten, jest to. Potrójnym agentem. E, to nie jest aż tak. Mhm. I pan, dla mnie ważne jest, dlaczego prokuratura nie zajmuje się wątkami, które znajdują się w treści tych rozmów. Ja nie wiem, czy jest, czy jest śledztwo w sprawie na przykład prywatyzacji ciechu. To jest bardzo ważna informacja. I, a, a z tego, co ujawniono, to zdaje się, że prokuratura się tym nie interesuje. No, ale a owoce bardzo interesuje drzewa, panie mecenasie. Ale, ale chwileczkę. To nie jest jeszcze takie proste, że to jest owoc zatrutego drzewa. To nie jest takie proste przełożenie i takie informacje należy sprawdzać, weryfikować, ustalać i tak dalej. To jest zajęcie i dla służb i absolutnie tego rodzaju informacje, nawet jeśli będzie można kwestionować wartość dowodową wprost w procesie karnym, to należy je sprawdzać, ustalać i tak, dalej, i tak dalej. Więc naprawdę ja się dziwię, że nie jest, nie jest to wykorzystywane. I to jest klucz sprawy. Kto za tym stał, oczywiście to też powinno być rozstrzygane, ale... Wydaje się, że prawda w tej sprawie jest banalna. I tutaj bym się zgodził z redaktorami, którzy piszą, że tak naprawdę no, y, trudno się doszukać tutaj jakiegoś cyrlicą pisanego scenariusza. Choć nie można wykluczać, że na pewnym etapie to y, jakby może będzie miało miejsce, ja nie wiem tego, ale na razie to jest, wygląda na to, że to są kelnerzy i po prostu i biznesem. Gdyby, gdybym był na miejscu rosyjskich służb specjalnych i bym się tym nie zainteresował, to by nie było to, co naj... to, nie byłoby to normalne. Ale no tak, tylko proszę zwrócić uwagę, pani redaktorze. Gdyby służby dysponowały takim materiałem, to on by na pewno nie został w ten sposób, nie byłby ujawniany w mediach. A pan zdaniem, kto dysponuje w tej chwili tymi wszystkimi pozostałymi nagraniami, bo niewielka część została nie ujawniona. Wiem, wydaje mi się, że to tutaj tak jakby, no, nie wiem, jak ci kelnerzy, prawda, którzy nagrywali, czy porobili sobie kopie. Właściwie można się spodziewać, że raczej tak. Nie wiem, jak Marek Falenta. I no, trudno powiedzieć, kto jeszcze mógł ewentualnie wejść. No, bo Byliśmy. co chwilę do mediów do, wyciekają kolejne nagrania, chociaż to jest, ostatnio... To są wszystko zdigitalizowane pliki, kaśle, pliki prawda? Z Więc one mogą się już w tej chwili mógł rozchodzić, klikować, multiplikować tak. i, i jakby już nawet ci, którzy to rejestrowali, mogą mieć, już nie mieć nad tym kontroli, bo wystarczy, że ujawnią jednej osobie, no to rozumie pan, to już potem jest tak, w postępie geometrycznym może się Panie rozchodzić. Panie mecenasie, dziękuję za, za rozmowę, za wizytę w studiu dziękuję naszym bardzo. gościem w tym wydaniu Polskiego Punktu Widzenia. Był mecenas Ernest Bejda, były wiceszef CBA. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę na Polski Punkt Widzenia. Zapraszamy jutro, początek, 21.40. I teraz życzę dobrej nocy z Panem Bogiem. Dziękuję.